Sesja Rady Powiatu została zdecydowanie zdominowana przez sprawy dotyczące Wieluńskiego Szpitala, a w zasadzie jedną sprawę szalenie ważną. Chodzi o gigantyczne, jak na warunki powiatowej lecznicy i zresztą każdego chyba szpitala, odszkodowanie finansowe z tytułu błędu lekarskiego w wysokości 1 200 000 zł. A chodzi o zdarzenie, które miało miejsce na wieluńskiej porodówce w 2013 roku. W wyniku komplikacji podczas porodu na świat przyszedł chłopiec, u którego stwierdzono czterokończynowe porażenie mozgowe. Na tyle, co mogłem przeanalizować dokumentację, chodziło o zbyt późne wykonanie cięcia cesarskiego, przez co dziecko urodziło się niedocenione i w następstwie doszło do czterokończynowego porażenia. Już po przewiezieniu tego dziecka do matki porodowej to stwierdzono. Zaznajomiliśmy się z opiniami biegłych w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Opinie te były niekorzystne. Tak jak pani dyrektor poprzednio wspomniała, no, lekarze z naszego oddziału ginekologii nie dali nam argumentów jakichś do obrony. Po przeanalizowaniu podobnych spraw i zasądzanych podobnych odszkodowań w tych sprawach, no, stwierdziliśmy, że przeciąganie procesu sądowego, no, będzie ze szkodą dla szpitala i lepiej zawrzeć ugodę. Tylko minimalizować straty. Odszkodowanie w wyniku zawartej ugody pomiędzy szpitalem a pełnomocnikiem rodziców dziecka jest naprawdę spore i o tym w szczególności mówiono na sesji. Koszty zakładu rozłożone są na 5 lat. Jest to kwota 1 082 209 zł, które zakład poniesie z tytułu... Jeszcze raz, bardzo proszę powtórzyć. 1 082 209 zł. 81 groszy. I co to jest? Nie, no, ja rozumiem, ja wiem dokładnie. No, chcę się, żebyśmy się dobrze z panią księgową rozumieli. Co to jest za kwota? Takie są koszty zakładu. Ta kwota rozłożona jest, czyli ta ugoda sądowa rozłożona jest do 2020 roku. W tym roku mamy do zapłaty 182 209 zł 81 groszy, w 17 roku 300 tysięcy i później 3 raty po 200 tysięcy zł do 30 czerwca każdego roku. Czyli rozumiem, że to, o czym pisało w gazecie, że jest 7 tysięcy miesięcznie do zapłacenia, to nie ma tego, tak? Oprócz tego jest renta miesięczna w wysokości 7 tysięcy złotych. Ja mówię tutaj o ugodzie z tytułu zadośćuczynienia, taka kwota i do tego nie, no, renta powiedziała pani miesięczna o kosztach, które ponosi tak. SPZOS. Dobrze, tak. No więc dopytuję dalej. Rozumiem, że te 7 tysięcy miesięcznie też jest, tak? Tak. Podczas sesji wywiązała się naturalnie dyskusja, podczas której próbowano m.in. ustalić, czy zarząd powiatu wiedział o całej sprawie, zawartej ugodzie, no i rzecz jasna tak gigantycznym odszkodowaniu. Żebyście się państwo dobrze nad tym zastanowili, jak tą sprawę rozwiążecie, bo ta sprawa nie będzie zamieciona pod dywan. Bo to świadczy tylko o tym bajzlu, jaki tam funkcjonuje. Bo to tak trzeba nazwać. I później ktoś się obraża, że źle reklamujemy szpital. My mamy wiele, ja mam przynajmniej wiele sygnałów i jak ta sesja, myślę, że to będzie następna sesja szczegółowa, zaistnieje, to tam będzie wiele wątków. Zarząd powinien, mimo że pan starosta mówi, że SPZOS jest samodzielny i on sobie sam jest sterem i okrętem. Nie, tak nie jest. Pan też odpowiada za to i zarząd też odpowiada, czy jakieś środki finansowe do dnia dzisiejszego zostały uruchomione, czy jakaś kwota została już wypłacona? Jest zapłacona rata wynikająca z ugody w wysokości 182 209, której termin jest do 31 marca, to co powiedziałam, to jest w tym roku. Później są termin jest do 30 czerwca i płacone są renty do 10 każdego miesiąca w wysokości 7 tysięcy. Że ja wszystko wiedziałem i ukrywałem. Celowo powiedziałem o dacie zarządu, na którym to zarządzie ja sam wywołałem, można to w protokole sprawdzić, żeby zarząd o tych
o tej sytuacji, o tej tragedii wiedział. Na rano, kiedy odbywało się posiedzenie zarządu, nie było wiedzy, czy to ta ugoda się uprawomocniła. Ja tu niczego nie skłamałem. Fakty również te podawane, że wczoraj te pieniądze wyszły, również trudno, byśmy musieli wszystkie operacje, które prowadzi szpital, w jakiś sposób być tutaj informowani. Także nie chciałbym, żeby w takim świetle zarząd, a ja osobiście był stawiany. Ja o fakcie, o tym, że jest w sądzie sprawa i idzie to w kierunku ugody, dowiedziałem się w lutym, na początku lutego. Niby zarząd nie wiedział o tych toczonym się postępowaniu. Nieobecna na sesji szefowa szpitala Bożena Łas ma wytłumaczyć się radnym z całego zdarzenia na następnej sesji Rady Powiatu pod koniec kwietnia. Padło też pytanie, czy w świetle zaistniałej sytuacji zarząd powiatu ma w dalszym ciągu pełne zaufanie do dyrekcji SPZOS. Pan starosta mówi, że ten okres przez półtora roku nikt nic nie wiedział i pewnie państwo radni też nic nie wiedzieli. No to ja zadam pytanie, czy kiedykolwiek mieliście kontrolę nad szpitalem i zaufanie do dyrekcji? I czy dzisiaj uważacie, że macie kontrolę nad szpitalem i zaufanie do dyrekcji? Na pewno to zaufanie zostało nadużyte. Faktem jest, tak jak mówiłem i powtórzę, że o tych wydatkowanych pieniądzach z ubezpieczenia absolutnie żeśmy nie wiedzieli. Bo po prostu o samym fakcie tej tragedii tych rodziców, tego dziecka też żeśmy nie wiedzieli. Dlatego tak jak powiedziałem na wstępie, na pewno to zaufanie zostało nadużyte. Zaczekamy. I na razie tyle o tym smutnym zdarzeniu. Całość dyskusji w sprawie pokażemy Państwu już w temacie tygodnia. Zapraszamy.